Dzień dobry Państwu. Rozumiem, że profesor Kardas opowiedział Wam wszystko, co się da o środkach związanych z poddaniem sprawcy w próbie. Nie rozmawiałem z nim od czasu ostatniego wykładu, ale mam nadzieję, że tak się stało. Dzisiejszy wykład będzie o pewnych rzeczach, które są w kodeksie karnym, związanych z możliwościami. Ciągle jeszcze opowiadamy o tym sobie, co sąd może zrobić osobie uznanej za winną popełnienia przestępstwa. Punktowo trochę, tak jak Państwu mówiłem na poprzednim spotkaniu, nie będziemy szczegółowo tych wszystkich przepisów omawiać, bo przeczytacie sobie kodeks karny w tym zakresie. Wobec tego na kilka kwestii chciałem jeszcze Państwu zwrócić uwagę, co można zrobić, co sąd może zrobić. Ale dzisiaj będzie także przedmiotem rozważań coś, czego nie ma w ogóle w podręczniku. Chyba na poprzednim roku też nie dotyczył tego wykład. W tym roku uznaliśmy, że wiedza Państwa na temat możliwych reakcji karnych na popełnienie przestępstwa powinna być trochę szersza. Trzeba w pewnym kontekście iść. Także ten wykład w tej perspektywie jest dość ważny, no bo jak ktoś się ograniczy do podręcznika, to może potem się niemile rozczarować na egzaminie, bo będą pytania z tego zakresu. Ale najpierw o tym, co w podręczniku jest, a na co chciałem Wam zwrócić uwagę, a to też z tego powodu, że sięgniemy do pewnej wiedzy, która przynajmniej dla części z Was jest jeszcze niedostępna, bo jest związana z prawem cywilnym. Czyli będziemy na początek, zatrzymamy się na chwilę jeszcze na środkach kompensacyjnych. Ja Wam mówiłem troszeczkę o przypadku, jako o odrębnym typie reakcji. Chyba o tych kotach Wam opowiadałem, nie? Przerażającą historię. A dzisiaj o czymś innym, mianowicie już tych klasycznych środkach kompensacyjnych, trochę o ich historii, po co to jest, jaki to ma sens, no, w perspektywie trochę tego, żeby zrozumieć ten przepis i sensownie na części argumentacyjnej tym zrozumieniem się wykazać. Proszę Państwa, regulacja z artykułu 46, czyli coś, co się nazywa środkiem kompensacyjnym obowiązku naprawienia szkody, ma swoją historię. I ona jest historią zapisaną, czy wynikającą trochę z odmiennych filozofii prawa karnego, jakie można w ogóle przyjąć. Są systemy, na ostatnim wykładzie, na którym ja byłem, mieliśmy gościa z Irlandii, między innymi Common Law jest takim systemem, ale nie tylko, w Europie są także inne takie systemy, w których uważa się, że popełnienie przestępstwa to jest problem państwa i jednostki, i przestępcy. Innymi słowy, że kiedy popełnia się przestępstwo, to robi się coś złego w wspólnocie, w której się żyje. I to wspólnota jest odpowiedzialna za to, żeby następnie rozliczyć przestępcę. Karygodność, zło, które jest elementem przestępstwa, no zresztą polski kodeks karny trochę tradycyjnie idzie za tym, bo przecież posługuje się też terminem społeczna szkodliwość, jest tym złem dlatego tak wielkim, że poza krzywdą wyrządzoną jednostce przede wszystkim pokrzywdzona jest wspólnota. Wspólnota musi zareagować. Oczywiście powody, dla którego przede wszystkim społeczeństwo jest głównym aktorem, a ono jest potem upostaciowione jako państwo, tak? Jest tym głównym aktorem, jest bardzo wiele. No, faktem jest, że jedni będą uważać, że to właśnie wspólnota jest nośnikiem tych podstawowych wartości aksjologicznych, ona wie, co jest sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe i dlatego ona powinna karać. Inni będą tacy mniej na takich wysokich tonach tę historię opowiadać, będą mówić, dlatego tu wspólnota odgrywa istotną rolę, bo inaczej każdy by się mścił na drugim. W związku z tym nam się grupa społeczna rozpadła, wobec tego tą zemstę trzeba jakoś skanalizować i przejmuje do swojej funkcji państwo. Tak czy siak, w pewnym okresie rozwoju historycznego państwo zmonopolizowało prawo karne. I od tej pory w procesie karnym, w tym karaniu występuje tylko sprawca, przestępca i państwo, czyli wspólnota. Gdzieś od lat 80., 70. zaczęto dostrzegać pokrzywdzonego jednostkę w procesie karnym. I na różne sposoby jakoś tą jednostkę w tym prawie karnym osadzać. Długie lata była ona tylko i wyłącznie świadkiem, nikim więcej, tylko świadkiem. Nawet jeżeli to był pokrzywdzony. Polski proces karny, już Państwu wspomniałem, polskie prawo karne poszło w tej tendencji bardzo daleko.
I o ile pierwotnie, trochę ze względu na ekonomię procesową, a nie na prawo pokrzywdzonego, była możliwość dochodzenia w sprawie karnej, przed sądem karnym, w procesie karnym, odszkodowania za wyrządzoną stratę, szkody przez popełnienie przestępstwa, czy można było od razu kwestię jakby załatwić w procesie karnym, i formalnie takie przepisy obowiązywały w procesie karnym, to sądy bardzo niechętnie te przepisy stosowały, mówiąc, że jak już pokrzywdzony tam chce dochodzić z tego odszkodowania, to nie idzie sobie raczej do sądu cywilnego. My tutaj się zajmujemy przestępstwem, winą i karą, a nie roszczeniami, które ma pokrzywdzony. Ale przyjrzyjmy się bliżej temu pokrzywdzonemu, żeby zrozumieć, co się stało później, w jaki sposób rozwinęło się to prawo karne. Kim jest pokrzywdzony? Pokrzywdzony to jest osoba, której dóbr prawnych, tych prawem chronionych, bezpośrednio dotyka przestępstwo. Tak definiuje zresztą pokrzywdzonego Kodeks Postępowania Karnego. Czyli to jest osoba jakoś dotknięta. To dotknięcie oczywiście może rozgrywać się na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony może dojść do spowodowania jakiejś szkody materialnej po stronie właśnie tych uprawnień danej osoby w sferze praw majątkowych. Ktoś coś może ukraść, zniszczyć, spowodować, że ja bez sensu wydam pieniądze, poniosę jakąś stratę przez oszustwo na przykład. Ale to może być na przykład taka sytuacja, że jest zabójstwo i ktoś dokonuje tego zabójstwa w ten sposób, że wysadza w powietrze samochód, którym ktoś jedzie, to jest strata materialna. W wypadkach komunikacyjnych też się dochodzi do strat materialnych, nie tylko chodzi o życie i zdrowie. Ale niezależnie od szkody w tej rozumieniu materialnym, często przestępstwo polega na tym, że powoduje, no, jestem trochę w kropce, bo to ta terminologia, którą karniści używają, nie do końca jest terminologią całości systemu prawnego. Nie w całości system prawny tak to rzecz nazywa. No, jak gdybyśmy się temu bliżej przyjrzeli, no, mam nadzieję, że nikt na tej sali nie był ofiarą przestępstwa, ale to przestępstwo wywołuje spory dyskomfort. Oczywiście, zwłaszcza wówczas, kiedy przestępstwo odnosi się bezpośrednio do naszej osoby. Ktoś nas bije, pozbawia nas wolności, grozi. Odczuwamy to jako krzywdę. I to, tym terminem posługuje się kodeks karny. Stąd być może był pokrzywdzony, a nie poszkodowany, tylko pokrzywdzony. Czyli jest coś istotnego, jest coś specyficznego, może nie tyle istotnego, co specyficznego w przestępstwie, że zło, które nas spotyka, wywołuje krzywdę, poczucie krzywdy. Później to poczucie krzywdy ewoluuje też poczucie sprawiedliwości, czyli potrzebę wymierzenia kary, ale pierwotnie jest poczucie pokrzywdzenia. To jest coś, co niektórzy cywiliści będą nazywać szkodą na dobrach niematerialnych, sytuacją, w której jesteśmy dotknięci w swoich interesach, takich nie upostaciowionych w jakichś prawach majątkowych. Oczywiście to poczucie krzywdy może być związane z bólem, może być związane ze strachem, ale niekoniecznie. Poczucie krzywdy towarzyszy też kradzieży i nie jest tożsame tylko z żalem z powodu strat majątkowych. Coś więcej się zdarzyło. Ktoś wkroczył w sferę naszych praw i to wkroczył w sposób taki, który jest karygodny, który rodzi jakiś szczególny sposób traktowania tego wkroczenia w sferę prawnego. Zupełnie inaczej będziemy odbierać, jeżeli dziecko wpadło na nas i nawet siniaka nam wyrządziło, nie chcąc tego zrobić, a zupełnie inaczej będziemy traktować ten sam siniak spowodowany przez kogoś, kto nas zaczepił w ciemnej uliczce i nam przyłożył. Inne będzie poczucie krzywdy, czyli właśnie czegoś takiego, co dotyka sfery naszej duchowej. Mówię o tym, że tutaj się nasza terminologia karnistyczna w stosunku do całości systemu rozjeżdża, dlatego, bo w obszarze prawa cywilnego większość z Państwa pewnie z prawem cywilnym jeszcze nie miało wiele wspólnego, ale jest też taka dziedzina prawa, która zajmuje się regulacją stosunków między obywatelami, między sobą nawzajem, czyli tam regulujemy, co mamy zrobić. No i zajmuje się też deliktami ta dziedzina prawa. Delikty to jest właśnie spowodowanie jakiegoś czynu bezprawnego i pytanie o to, i co w związku z tym, jak na to zareagować. Można powiedzieć, że ta dziedzina prawa jest pierwotna w stosunku do prawa karnego, bo my przez oczy tych cywilistów, którzy jeszcze gdzieś tam w prawie rzymskim się wychowali, rozpoznajemy, że coś jest prawem własności albo nie, że coś jest jakąś ma wartość majątkową albo nie. Stosujemy tu cały czas kategorię prawa cywilnego. I podobnie myślimy o tej sferze krzywdy, z tym, że cywiliści będą to nazywać naruszeniem dóbr osobistych.
jakąś sferą takich duchów, które nie mają charakteru duchów materialnych, ale są związane z osobą człowieka i wkroczeniem w tą sferę, no i tam się pojawia właśnie kategoria naruszenia dobra osobistego i konsekwencji tego naruszenia, czyli co w związku z tym, co może nastąpić, co państwo będzie wymagać od sprawcy tego naruszenia. Proszę państwa, ta świadomość właśnie, że bardzo często w związku z popełnieniem przestępstwa ktoś jest też pokrzywdzony, jak mówię, od połowy lat 70. narastała taki nurt cały w prawie karnym, który miał uświadamiać, że zaspokojenie wyłącznie wspólnoty i dążenie do uzyskania sprawiedliwości nie powoduje, że mamy do czynienia z powrotem do stanu prawa, prawności. Nie? Jeżeli przestępstwo jest czymś, co jest bezprawne, to musimy zrobić coś takiego, żeby z powrotem powrócić do tych rządów prawa. Tak? I karanie ma temu pomóc. Bo w tym całym rozwiązaniu konfliktu, jaki jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy, no rzeczywiście opinia publiczna może się czuć usatysfakcjonowana, ale co z pokrzywdzonym? Tak? On ma jakieś dodatkowe swoje roszczenie, jakąś dodatkowy swój interes w tym, żeby uzyskać jakąś kompensatę, żeby ktoś się nim zainteresował. Póki prawo karne będzie tylko taką odpowiedzialnością na poziomie idei sprawiedliwości, a nie interesować się będzie pokrzywdzonym, będzie dalej niesprawiedliwe, nie załatwi to sprawy. I zaczęto tego pokrzywdzonego wciągać w proces karny i zaczęto się zastanawiać nad tym, czy aby prawo karne nie powinno także zaspokoić roszczeń pokrzywdzonego, przytulić go, tak? Coś mu załatwić i problem tej szkody majątkowej, ale także problem szkody niemajątkowej. Doszło do zmian ustawodawczych daleko idących, już w 1997 roku, kiedy był przyjęty nowy kodeks karny, ale także później nastąpiły daleko idące zmiany w zakresie procedury karnej, która dzisiaj uczyniła pokrzywdzonego jedną ze stron postępowania karnego. Jeżeli mamy do czynienia z przestępstwem, które jest przeciwko dobrom indywidualnym, czyli gdzieś mamy kogoś, kto jest dysponentem tych dóbr i naruszenie właśnie tych dóbr powoduje, że coś jest przestępstwem, to pokrzywdzony staje się stroną procesu karnego. Ma takie same uprawnienia, bardzo często, jak oskarżony. Często ma takie same uprawnienia jak prokurator. Ba, doszliśmy do takiego modelu polskiego procesu karnego, kiedy pokrzywdzony nawet wbrew woli prokuratora może doprowadzić do tego, że zostanie wniesiony akt oskarżenia i że sąd sprawcę ukaże. Czyli można powiedzieć, że nawet w sytuacji, kiedy prokuratura, którą traktujemy jako taki podmiot rozpoznający interes publiczny, ja abstrahuję od dzisiejszej prokuratury, patologii, jakie są z tym związane, ale modelowo. Prokuratura ma rozpoznawać interes wspólnotowy, ma interes publiczny rozpoznawać, no i żądać ścigania wtedy, kiedy uważa, że to jest niezbędne dla zaspokojenia właśnie tego poczucia sprawiedliwości wspólnotowej, nawet jeżeli odmawia tego. To jednostka dalej w polskim procesie karnym może domagać się sprawiedliwości karnej. Może w swoim imieniu występować przed sądem i żądać ukarania sprawcy, który naruszył jej dobra. Tych praw procesowych jest bardzo dużo. Będziecie się o tym uczyć pewnie za rok, studiując proces karny. Można się zastanowić tylko, jaki jest materialno-prawny interes tej jednostki. Czyli innymi słowy, na czym polegają jej roszczenia w stosunku do w prawie karnym materialnym. I tu mamy dwa elementy. Skupimy się dzisiaj na jednym, ale są to dwa elementy. Z jednej strony to uprawnienie pokrzywdzonego jest uprawnieniem do żądania pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, też wymierzenia określonej kary. Może formułować w tym zakresie pewne wnioski, jest wpleciona w cały ten proces jak gdyby określenia, jak ta kara powinna wyglądać. Czasami pokrzywdzony nawet może wręcz zablokować wymierzenia określonego typu kary. Będę za chwileczkę o tym mówił. Natomiast tym drugą nóżką, tak, na której stoją te materialno-prawne uprawnienia pokrzywdzonego, są właśnie środki kompensacyjne. I w takim długim wstępie dochodzimy do tego, o co chodzi w artykule 46. A no w artykule 46 chodzi o to, żeby od strony materialno-prawnej zagwarantować pokrzywdzonemu realizację jego roszczeń w zakresie naruszonych dóbr, czy wynikających z jego dóbr, zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Artykuł 46, ten środek karny, jest bardzo specyficzny, on dzieli się na dwie części, jak to sobie będziecie rozczytywać.
Mianowicie mowa w nim o obowiązku naprawienia szkody i w tej sytuacji mamy do czynienia zarówno ze szkodą materialną, tak się rozumie. Mówię, terminologia jest odmienna od prawa cywilnego, więc jak ktoś uczył się prawa cywilnego, to może mu się trochę zabełtać w głowie teraz. Obowiązek naprawienia szkody obejmuje wyłącznie szkodę w znaczeniu materialnym. Natomiast drugim środkiem, który ma zaspokoić pokrzywdzonego, jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Znowu terminologia karmistyczna. Cywiliści tak nie powiedzą o tym. Jakkolwiek kodeks cywilny przewiduje orzekanie zadośćuczynienia w procesie cywilnym za naruszenie dóbr osobistych, czyli jakby za to samo, tak? Za tą krzywdę, którą karmiści na tę krzywdę, tam oni będą sobie to nazwać naruszeniem dóbr osobistych. Na czym się różni ten obowiązek naprawienia szkody od czegoś, co normalnie można sobie dochodzić od każdego, kto nas coś nie tak zrobił w procesie cywilnym? Po pierwsze, treść tego obowiązku naprawienia szkody albo tego zadośćuczynienia to niekoniecznie będzie załatwienie w całości roszczeń pokrzywdzonego. Czyli innymi słowy, sąd może orzec ten obowiązek w całości lub w części. Normalnie w postępowaniu cywilnym, jak się składa roszczenie, to sąd bada, czy ono jest zasadne, czy nie. Jak dojdzie, że jest zasadne, to musi zawsze całość orzec. Natomiast tutaj stworzono taką dziwną możliwość dla sądu, że nawet jeżeli wie, że szkoda ma określoną wysokość, to niekoniecznie musi całość tej szkody zasądzać. Czemu tak dziwnie? Czemu tak zrobiono, że skoro wykazano, jaka jest wysokość szkody, albo ktoś tam napisał, że ma taką krzywdę i tyle chciałby zadośćuczynienia za tą krzywdę, to czemu można, jest ten zapis tutaj w części lub w całości? O co chodziło? Ono chodziło o to, żeby stworzyć furtkę. Jeszcze raz przypominam Państwu ten stan prawny, który wcześniej istniał. Wtedy pokrzywdzony, jeszcze przed 1997 roku, pokrzywdzony też mógł dochodzić tego obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym, ale sąd miał takie uprawnienie, mógł to robić fakultatywnie, znaczy to było jego wewnętrzne uprawnienie, żeby pozostawić to powództwo bez rozpoznania, to żądanie bez rozpoznania i powiedzieć, a idzie się do sądu cywilnego. Kiedy tak to się robiło? Mianowicie robiło się to tak wtedy, kiedy istniała obawa, że ustalanie wysokości szkody, że ile to tam tak było, że trzeba będzie powołać biegły, a to ta komórka była tyle warta, a to tyle warta, że to może zanadto obciążyć proces karny. Ostatecznie celem tego procesu karnego jest stwierdzenie winy i wymierzenie kary. Jakby nieważny był pokrzywdzony, to jest tylko obok tej istoty procesu karnego, to rozstrzygnięcie o jego roszczeniu. Wobec tego, o ile dawniej sąd miał możliwość w ogóle pominięcia tego roszczenia, odesłania pokrzywdzonego do sądu cywilnego, o tyle dzisiaj jest taka pozostałość tamtego modelu, że sąd nie musi w całości tą szkodę, na przykład jeżeli będzie jakiś fragment sporny tej szkody i cała dalsza część procesu karnego miałaby się dotyczyć tego, to ile tak naprawdę warta była ta komórka, albo jakie tam korzyści utracone były, no to może sąd powiedzieć w ten sposób, to zasądzam tyle, ile na pewno wiem, co mi wyszło w ramach postępowania karnego, w ramach tego procesu dowodzenia odpowiedzialności karnej, a o resztę sądźcie się przed sądem cywilnym. Stąd jest to takie sformułowanie, które na pierwszy rzut oka może być niezrozumiałe, po co to jest takie w całości albo w części. To nie chodzi o to, żeby tak trochę udać, a trochę nie dać, tylko po prostu nie obciążać dowodowo procesu karnego, żeby nie trzeba było specjalnie prowadzić proces karny tylko po to, żeby się dowiedzieć, ile tam tej kwoty tego zadośćuczynienia się należy. Kolejny element, który może być niejasny w tym przepisie, jak się go czyta tak na pierwszy rzut oka, który też tłumaczy trochę sens tego przepisu. Mianowicie, zwróćcie uwagę na początek tego. Takie pytanie padło, czy orzekanie środka kompensacyjnego odpowiedzialnego obowiązku naprawienia szkody jest fakultatywne czy obligatoryjne? Odpowiedź jest dość niejednoznaczna. Bo z jednej strony jest napisane, sąd w razie skazania może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby orzeka. O co to chodzi? Mianowicie chodzi o to, że sąd może ten środek zastosować z urzędu. Nikt się go o to nie pyta ani nie prosi. Sam z siebie uznaje, że potrzeba, żeby sprawiedliwe było orzeczenie, żeby sprawę załatwić, no to jeszcze pokrzywdzony, ten pokrzywdzony w ogóle w procesie nie musi występować, a on i tak, sąd uzna, że trzeba pokrzywdzonemu coś dać. Super. W takiej perspektywie środek jest fakultatywny. Orzekanie tego środka jest fakultatywne. Sąd nie musi tego robić. Natomiast w momencie, kiedy pokrzywdzony złożył wniosek
pomijmy na razie tą inną osobę uprawnioną, za chwileczkę tam powiem, kto to może być, ale jeżeli pokrzywdzony złożył wniosek, to orzeczenie tego środka jest obligatoryjne. I to jest cała rewolucja tego przepisu, która została wprowadzona do polskiej procedury karnej, do prawa karnego, czyniąca to polskie prawo karne bardzo odmiennym od wielu innych reżimów, także na kontynencie. Bo co to zmieniło? Pewnie, że jak mówię, wasza wiedza o prawie cywilnym nie jest jeszcze duża, ale pamiętajcie, że jak ktoś w procesie cywilnym chce dostać od kogoś zadośćuczynienia lub odszkodowania, to musi sam napisać powództwo, musi przedstawić dowody na okoliczność tego, że szkoda została wyrządzona, musi zapłacić za to powództwo, a potem cały ten proces przeprowadzić. Przeprowadzić dowody, wszystko sam, no bo mamy kontradyktoryjny proces cywilny. Natomiast tu w ten sposób uproszczono, traktując specyficzny sposób tego poszkodowanego czy pokrzywdzonego, który jest ofiarą przestępstwa. Można powiedzieć, że tak stworzono dwie grupy, tak? Takich, co to po prostu są poszkodowanymi w każdy inny sposób i tacy, którzy zostali poszkodowani przez przestępstwo. Ci, którzy są pokrzywdzeni przez przestępstwo, mają lepiej, tak? Są bardziej chronieni. Na czym polega tutaj ta największa ochrona? Po pierwsze, ten wniosek nie wymaga żadnego sformalizowania. Mogę napisać we wniosku. I za to, że mi ukradł, chcę 50 tysięcy zadośćuczynienia. Kropka. Po drugie, nic się nie płaci za to. Tak? To jest w ramach postępowania karnego po prostu złożony wniosek przez pokrzywdzonego. Nie ma tutaj szczególnych ograniczeń czasowych na składanie tego wniosku. Ale to już jest taka kwestia innego ulepszenia. Nie musi też pokrzywdzony sam przeprowadzać do dowodu na tą okoliczność. Dlaczego? Zaraz wam powiem. Bardzo odformalizowane, bardzo prosty, łatwy sposób, żeby dostać kasę, która ma jakoś zaspokoić moje roszczenie. Tak chciano ułatwić pokrzywdzonemu działanie. Proszę pamiętać, złożenie tego wniosku obligatoryjność. Sąd nie ma nic do gadania. Musi to zasądzić. Choćby odstępował od wymierzenia kary, choćby kara była minimalna. Jak jest ten wniosek, to pokrzywdzonemu się należy. Kolejna kwestia, która jest związana z... I to jest coś, czego nie doczytacie Państwo w przepisie. Weźmy to jako przykład. Na przykładzie pewnie to sobie zrobimy. Pewnie, żeście na ćwiczeniach robili taki kazus, czy robiliście jako kazusy z przestępstwa wypadku komunikacyjnego, to jest artykuł 177, jest taki typ czynu zabronionego, kto tam powoduje wypadek, którym inna osoba przynajmniej ma średni uszczerbek na zdrowiu. Nieumyślnie zresztą. No, z reguły jest tak, że jak taki wypadek komunikacyjny jest spowodowany, no to poza stratami na zdrowiu, zwłaszcza jeżeli to dwa samochody na przykład biorą w tym udział, mamy jakąś szkodę na mieniu też. Stłuczka jest albo mniej czy bardziej zniszczony samochód. Powstaje pytanie, czy stosując artykuł 46, pokrzywdzony takim wypadkiem komunikacyjnym, mógłby zażądać zwrotu pieniędzy za leczenie, to na przykład musiałby dać na rehabilitację znacznie więcej niż tam NFZ mu pokrył, dostać pieniądze z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę, którą było wyrządzone, ten wypadek spowodował. To właśnie to, że bolało, że musiał leżeć w szpitalu, że był wykluczony z normalnego funkcjonowania przez długi okres, cierpienia, jakie były z tym związane. I jeszcze dodatkowo zażądać pokrycia szkody. Jaką doznam? Przecież ta szkoda może być rozmaita, może być to wartość samochodu zniszczonego, ale na przykład w tym czasie nie dotarł i nie podpisał jakiegoś kontraktu. No to w związku z tym jeszcze kwota, która mu umknęła koło nosa, do tego kontraktu nie zrealizował, albo stracony lot gdzieś tam, bo właśnie nie dotarł na lotnisko tym samochodem, który jechał. I tu, proszę Państwa, cała magia prawa karnego, która jest nie napisana w przepisie, a do której dochodzimy interpretacyjnie. Proszę zwrócić uwagę, mianowicie, w jakim zakresie się, można powiedzieć tak to podsumować, w jakim zakresie ten obowiązek naprawienia szkody może być nałożony? No już wiemy, że można częściowo lub w całości, ale teraz powstaje pytanie, co to znaczy w całości? Wszystkie szkody, jakie tam wyniknęły z tego wypadku. Teraz zobaczycie, jest taki paragraf trzeci, który mówi w ten sposób. Orzeczenie odszkodowania nie stoi na przeszkodzie dochodzenia niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego. Ten paragraf trzeci. Czyli jakby ten przepis zakłada z góry, że może być tak,
Czy są jeszcze jakieś niezaspokojone roszczenia? Mimo że sąd orzeknie, to są jakieś niezaspokojone roszczenia. Oczywiście można powiedzieć to pewnie wtedy, kiedy w części orzeka. Ale ten paragraf trzeci stanowi podstawę do dalej idącej interpretacji. Bo mówi się w ten sposób. No okej, okay, obowiązek naprawienia szkody, pokrzywdzony, ale kiedy myślimy sobie o tym pokrzywdzonym wypadkiem komunikacyjnym, to w prawie karnym on dlatego jest pokrzywdzony, nie że mu samochód zniszczyli, tylko że doznał średniego uszczerbku na zdrowiu. Bo jak przeczytacie Państwo artykuł 177, to nie ma przestępstwa wypadku komunikacyjnego, jeżeli tylko samochód jest zniszczony. Nie ma przestępstwa wypadku komunikacyjnego, jeżeli jest uszczerbek na zdrowiu, ale niewielki. Nie ten, który nazywamy średnim uszczerbkiem na zdrowiu. Przestępstwo zaczyna się dopiero przy takich poważniejszych wypadkach. Co to znaczy poważniejszych? Że musi być co najmniej średni uszczerbek na zdrowiu. Można powiedzieć, karygodność uzależniona jest od tego, że mamy średni uszczerbek na zdrowiu. Nie od szkody na mieniu. Gdyby była od szkody na mieniu, to by było to w znamionach typu. Jaka stąd płynie teza? Mianowicie płynie stąd teza, że ten nasz pokrzywdzony, który może żądać tego 46, tego obowiązku naprawienia szkody, może żądać tego obowiązku naprawienia szkody albo krzywdy, tylko z takiej szkody, od której zależy karygodność czynu. Nie wiem, czy to jest jasne. Inni będą mówić to w taki bardziej, moim zdaniem, zawikłany sposób, ale może dla Was jaśniejszy, że można domagać się tylko tej szkody i tej krzywdy, tej szkody i tej krzywdy, która mieści się w znamionach typu czynu zabronionego. Jeżeli to jest jakaś szkoda lub strata, która jest poza zakresem znamion, a jest związana z czynem, to jej już dochodzić nie można. Jak patrzymy sobie na ten wypadek komunikacyjny, co prawda immanentnie może być tak, a może słowo immanentnie źle użyłem, może być tak, że z wypadkiem komunikacyjnym związana jest też strata majątkowa. Ale ta strata majątkowa nie należy do znamion. Nie trzeba jej udowadniać w ogóle. Ta strata, od tej straty majątkowej nie zależy karygodność. Oczywiście, że jak się zdarzy, to jest trochę gorzej. Ale to nie od tego zależy przestępność. Wobec tego nie jest to ta szkoda, którą można się domagać w ramach artykułu 46. Tylko szkoda, która jest elementem znamion typu czynu zabronionego. Tylko krzywda, która wynika z realizacji znamion typu czynu zabronionego, a nie z tego, że ktoś nie odleciał dalej sobie samolotem. Tego nie ma w znamionach typu. I skutkiem wypadku, i następstwem wypadku komunikacyjnego jest utrata biletu lotniczego. Gdyby tak było, to by było ok, ale tak nie jest. Czy to jest jasne? Tu jest najwięcej problemów według tego zrozumienia. Oczywiście, jak będziecie Państwo kiedyś przeglądać sobie, z czego bardzo jakby Państwu polecał część szczególną kodeksu karnego i wykład z zakresu części szczególnej w następnym roku. Tam będą takie różne ważne, dużo opowiastki o poszczególnych typach przestępstw. Jak będziecie przeglądać te typy, to się może okazać, że czasami trudno będzie odpowiedzieć na pytanie, czy do znamion danego typu należy szkoda, czy nie. Sądy też się bardzo często mylą. Jest mnóstwo błędów w tym zakresie popełnianych. Dzisiaj ten artykuł 46 jest bardzo popularny, jeżeli chodzi o orzekanie. Czasami potrafi być bardziej dolegliwy niż to, co macie Państwo w samym typie czynu zabronionego. Tak? To potrafią być gigantyczne pieniądze. Ale wiele właśnie jest problemów związanych z tym, czy w postępowaniu karnym można orzec obowiązek naprawienia szkody, czy też nie, bo czy należy ta szkoda do znamion, czy też nie. Sporo błędów, jak się ma trochę wiedzy na ten temat i się umie to odróżniać, to można też sporo pieniędzy zarobić. Proszę Państwa, kolejny element. Mianowicie jest taki przepisik, który mówi o tym, że stosuje się, orzekając obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienie, przepisy prawa cywilnego. Czyli odsyła nas ten przepis do tych zasad orzekania obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia, które wynikają z przepisów prawa cywilnego. No tak jeden Wam dam przykład, kiedy prawo karne rozchodzi się w stosunku do prawa cywilnego w tym obszarze. Mianowicie w systemie prawa karnego odpowiedzialność karna jest zero-jedynkowa. No mamy wypadek komunikacyjny i wiemy, że pokrzywdzony przyczynił się do tego wypadku. No na przykład jechał za szybko, ale ktoś wyjechał z drogi podporządkowanej i huknął tego jadącego za szybko pokrzywdzonego. W prawie karnym nie możemy wydać takiego wyroku, że 50% jest odpowiedzialny pokrzywdzony, a 50% sprawca. Ktoś musi być winny. I cały jest system, pamiętacie Państwo, obiektywne przypisanie skutku, tam trzeba będzie zdecydować, kto tak naprawdę spowodował ten skutek i jest winny tego skutku.
Może być tak, że na krzyż będą odpowiadać, jak dwa skutki spowodowali, czyli jeden i drugi będzie odpowiadał karnie, jeden będzie sprawcą wypadku i drugi. To jest możliwe. Ale jest system zero-jedynkowy. Odpowiada, nie odpowiada. W prawie cywilnym dla odmiany możemy miarkować odpowiedzialność, zwłaszcza odpowiedzialność odszkodowawczą. Czyli powiedzieć sobie w ten sposób, że ponieważ pokrzywdzony się przyczynił, to niepełne odszkodowanie, tylko na przykład 50% odszkodowania, bo się ktoś przyczynił. To stosowanie przepisów prawa cywilnego, o którym mowa w artykule 46, poprowadzi do tego, że odpowiedzialność karna danej osoby będzie obejmować spowodowanie jakiejś szkody i tam będzie nawet wyliczona ta szkoda, ile ona wynosi, bo mamy system zero-jedynkowy. Tyle to on spowodował, mam cały normatywny system przypisania odpowiedzialności karnej, ale jak przyjdzie do orzekania obowiązku naprawienia tej szkody, to nagle sobie przypomnimy o przyczynieniu się pokrzywdzonego i powiemy, ho, 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 może i szkoda tyle wynosiła, ale odszkodowanie to będzie tylko połowę, bo się pokrzywdzony przyczynił. To tylko jeden przykład tego, jak odmienne są zasady odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności cywilnej i stąd to sformułowanie, stosując przepisy prawa cywilnego, żebyście pamiętali, że musimy się odnieść jak gdyby do tych wszystkich zasad płacenia za szkodę, sformułowania tego obowiązku naprawienia szkody, który jest w prawie cywilnym. I jeszcze jedna rzecz, której tutaj nie ma w kodeksie karnym, ale musicie o tym wiedzieć, mianowicie to znowu, dlaczego tak jest, zadajmy sobie tego pytania. Jeszcze raz wracam do tej głównej idei. Chodziło nam o to, wprowadzając artykuł 46, żeby pokrzywdzony odszedł z sądu z poczuciem sprawiedliwości. Nie dlatego, bo się wspólnota zemściła w jego imieniu, ale też dlatego, żeby te straty, których doznał, materialne i niematerialne, że zostały zaspokojone. No, czy ten sprawca zaspokoił, czy uwaga, my tylko mówimy tylko o orzeczeniu obowiązku naprawienia szkody, o orzeczeniu obowiązku zadośćuczynienia. Potem dopiero albo ktoś zapłaci, albo nie, to jest inna sprawa, ale przynajmniej miał do tego już jakiś instrument dochodzenia tego, ten pokrzywdzony, żeby odszedł tak z sądu karnego, tak żeby sobie to wymyślili. Taki jest sens. No i wtedy od razu pojawia się pytanie, no dobrze, no ale jeżeli szkoda już została zapłacona, czy jest sens to orzekać? Innymi słowy, jest wniosek pokrzywdzonego, pokrzywdzony chce, niby to jest obligatoryjny przepis, no ale nagle się dowiadujemy, w aktach sprawy leży pisemko, że sprawca już zapłacił. No, a nie sprawca. Zapłacił na przykład ubezpieczyciel. Już spłacił tą szkodę. Albo jeszcze jest inna informacja. Mianowicie, że co prawda nikt nic nie zapłacił, ale toczyło się odrębne postępowanie przed sądem cywilnym i tam już zasądzili to odszkodowanie, bo się szybciej skończyło niż proces karny. Czy jest sens zasądzać teraz jeszcze to odszkodowanie, czy to zadośćuczynienie? I przepisy prawa postępowania karnego przewidują coś, co się nazywa tak zwaną klauzulą antykumulacyjną, czyli taką szczególną regulację, w zasadzie materialno-prawną, nie wiadomo czemu to jest w kodeksie postępowania karnego, bo słuchaliście, różne rzeczy sobie zawłaszczają. To jest taki przepis w istocie materialno-prawny, który mówi o tym, że tego obowiązku się nie orzeka, jeżeli o tym roszczeniu już orzeczono, albo toczy się w tym zakresie już postępowanie. I wtedy nie obciążamy już procesu karnego. Tak? To już niech to nam się załatwi gdzieś indziej. Oczywiście nie orzeka się też tego obowiązku, jeżeli już nie ma szkody. Jeżeli ktoś już nie jest poszkodowany, bo ta szkoda została już zrekompensowana. Czy ta krzywda została zrekompensowana. Proszę Państwa, teraz dla odmiany taki krótki wykład o tym, czego nie ma w kodeksie karnym, co było i na zasadzie prawa intertemporalnego ustawy względnej ma nadal zastosowanie do dużej grupy przestępstw. Jeszcze jak będziecie wy wchodzić w praktykę, to nadal ten przepis będzie miał zastosowanie. Warto o nim pamiętać. To dalej mówimy o pokrzywdzonym. Co ten pokrzywdzony jeszcze może zrobić, żeby wpłynąć jakoś na zakres odpowiedzialności karnej? Tutaj żeśmy mówili o tym, co może dostać. Ale też system prawny uznawał, że należy stymulować proces nakłonienia samego sprawcy do tego, żeby zaspokoił pokrzywdzonego. Tradycyjnie realizowano to w ten sposób, chociaż nie takie było do końca uzasadnienie, że w kodeksie karnym jest szereg takich przestępstw. Pamiętacie Państwo gdzieś tam z samego początku wykładu, tam podział przestępstw, nie pamiętam czy na ćwiczeniach, czy to robili, czy na wykładzie.
I mówiliśmy, że dzielimy te przestępstwa też ze względu na klauzulę ścigania, tak? Że mogą być z oskarżenia prywatnego, publiczno-skargowe, ścigania z oskarżenia publicznego lub na wniosek. Teraz przyjrzyjmy się bliżej tym kategoriom, gdzie pokrzywdzony się pojawia. Tak? Oskarżenie prywatne, mniej więcej geneza i sens tych przestępstw jest dość jasny. Chodzi o takie przestępstwa, które co do zasady są ścigane w interesie pokrzywdzonego. Czyli wspólnota, tak, jakby tak o nie uchodziło, to by mogła sobie machnąć ręką. To będzie znieważenie innej osoby, pomówienie innej osoby, naruszenie nietykalności cielesnej, nam ktoś kogoś popchnął. No generalnie dziadostwo, nie? Ale sobie mówimy, no nie będziemy angażować do całej prokuratury, okej, okay, możesz sobie dochodzić to przed sądem karnym, ale już na własną rękę, nie będziemy tego finansować. Jedni bronią się przed takim twierdzeniem, że przestępstwa z oskarżenia prywatnego są ścigane wyłącznie w interesie pokrzywdzonego, twierdząc, że takich przestępstw w ogóle nie może być, bo gdyby coś miało być naruszeniem tylko interesu prywatnego, to nie byłyby one karygodne. To by było za mało dla karygodności. Do tego wtedy jest proces karny. I może mają rację. Ale ten interes jest tak niewielki, że nie opłaca się płacić prokuraturze za ściganie tych przestępstw. No wyjątkowo może, ale się nie opłaca. I na własną rękę się to robi. Czyli wiadomo, że są pewne kategorie przestępstw, do tego zmierzam, gdzie w ogóle całe oskarżenie i karanie jest w rękach pokrzywdzonego. Pokrzywdzony, jeżeli nie złoży aktu oskarżenia, nie będzie kary. Może w każdej chwili cofnąć ten akt oskarżenia przed ostatnim, tuż przed samym ukaraniem, też to może zrobić, nie będzie kary. Druga kategoria, gdzie ten pokrzywdzony ma tak istotną rolę, ale troszeczkę czymś innym ona była motywowana, choć dzisiaj ten system się trochę rozmywa. Widać, że ustawodawca nie jest pewny, jaki jest sens tego czegoś. To jest klauzula wnioskowa, czyli przestępstwa ścigane na wniosek. Króciutkie przypomnienie. Pamiętacie, jest szereg takich przestępstw, które, żeby wszcząć ściganie, ono się toczy potem, prokurator oskarża, wszystko robi prokurator, ale żeby mógł prokurator to zrobić, to jakby pokrzywdzony niejako musi się zgodzić. Innymi słowy, musi złożyć wniosek o ściganie. Ten wniosek jest bardzo nieformalny, to może być oświadczenie do protokołu, przed sądem, to może być coś na piśmie, wszystko jedno, ale on musi to chce zainicjować. Ma też w dyspozycji trochę ten wniosek, może go cofnąć. Tu już z pewnymi ograniczeniami, to już wam nie będę głowy zawracał, ale chodzi o to, że w ogóle jest jakaś konieczność współpracy z pokrzywdzonym w zakresie ścigania tych przestępstw. Uzasadnienie tego typu tradycyjnie było takie, że chodzi o grupę przestępstw, których pokrzywdzony może nie chcieć procesu karnego z uwagi na jego własny interes. Na przykład takimi przestępstwami wnioskowymi tradycyjnie były przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Ja mogę nie chcieć, żeby mi potem sąd odpytywał ze spraw intymnych, prywatnych. Nie mam ochoty na to, żeby w to iść. I ze względu na ten interes pokrzywdzonego wprowadzało się klauzulę wnioskową. To ty decyduj. Chcesz proces iść, no to może się okazać, że będziesz zmuszony do zeznawania, tak? Możesz nie chcieć tego z głowy. Dzisiaj ta klauzula wnioskowa jest trochę szerzej interpretowana. Właśnie jako też forma, która pozwala pokrzywdzonemu trochę na taki quasi nacisk na sprawcę. Zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli jakieś ściganie jakiegoś przestępstwa zależne jest od woli pokrzywdzonego, no to może lepiej na przykład, kiedy już wiem, kto jest sprawcą, powiedzieć albo oddajesz kasę, albo ja się zgadzam na ściganie tego przestępstwa. Jest to jakiś instrument nacisku na sprawcę, który w ten sposób może zaspokoić pokrzywdzonego w jego roszczeniach znacznie wcześniej, niż miałoby dojść do orzekania tego instrumentu z artykułu 46. Można powiedzieć, że to jest jakiś element groźby, którą posiada pokrzywdzony w rękach, tak? Ten wniosek o ściganie. Ustawodawca może wykorzystywać ten instrument po to, żeby w ten sposób realizować interesy pokrzywdzonego. Ale może zrobić to, pójść o jeszcze krok dalej i stworzyć instytucję, i teraz właśnie o tej instytucji chcę wam powiedzieć, stworzyć instytucję, która doprowadzi do tego, że jeżeli dojdzie do jakiejś ugody, jakiegoś porozumienia między pokrzywdzonym a sprawcą, to w ogóle wykluczone będzie ściganie. I taka instytucja była w polskim kodeksie karnym, przez kilka lat obowiązywała, to był taki artykuł 59a, zapiszcie sobie numerek, jakby ktoś z was chciał sięgnąć do przepisu. Nie chodzi o to, żebyście znali dokładnie treść tego przepisu, ale ideę samą ustawi tej instytucji, ponieważ ona w wielu porządkach prawnych się teraz pojawia. Chodziło mianowicie o sytuację, w której w pewnej kategorii przestępstw, niezbyt takich surowo zagrożonych,
granica była wtedy określona na 5 i 8 lat w zależności od kategorii przestępstw. Zagrożenie do 5 lat to może być kradzież, to było oszustwo, ale to były też drobne, na przykład średni uszczerbek na zdrowiu. Ktoś komuś rękę złamał, zęba mówił, tak? To było pobicie, udział w pobiciu na przykład. Kodeks karny mówi w ten sposób. Jeżeli dojdzie do pojednania między pokrzywdzonym a sprawcą, a w szczególności pojednanie to wyrazi się w tym, że sprawca naprawi wyrządzoną szkodę, materialną i niematerialną, tak? To wówczas jest to podstawa do umorzenia postępowania albo odmowy wszczęcia w ogóle tego postępowania, gdyby ktoś tam potem sobie zażyczył takiego postępowania. Oczywiście to umorzenie, czyli takie zakończenie jak gdyby sprawy karnej, może być przed prokuratorem, może być przed sądem, ale jakby ten stan rzeczy, tego pojednania wyklucza odpowiedzialność karną. No, jak ktoś by się bliżej przyjrzał tej instytucji, od razu, zresztą tak na tym polegała krytyka też tej instytucji, no takie prawo dla bogatych, się wykupią i nie będą, nie mogą sobie kraść do woli, bo się wykupią, albo tam oszukiwać, czy wykorzystywać ludzi, bo się potem wykupią od odpowiedzialności karnej. Zwróćcie uwagę, na przykład wypadek komunikacyjny ze skutkiem średniego uszczerbku na zdrowiu jest takim właśnie przestępstwem, które nie przekracza karą 5 lat pozbawienia wolności. Spowodował wypadek komunikacyjny, zapłacił, nie ma odpowiedzialności karnej, tak? Trochę jak w średniowieczu, nawiązka, nie? Zapłacił nawiązkę, nie ma kary. Proszę Państwa, wzbudzał różne kontrowersje ten instrument, ale on był oparty na takim założeniu, że to pojednanie z pokrzywdzonym, to naprawienie szkody, te elementy kompensacji, jakie tam się odbywają, mogą realizować wszystkie cele kary, o których kiedyś żeśmy tutaj rozmawiali, i te sprawiedliwościowe, i te prewencyjne. Ten fakt, że dobrowolnie sprawca coś robi, no, przypomina troszeczkę taki element pokuty, tak? Doznaje przebaczenia i za to zadośćuczynił, za to, co się działo. Jest to bardzo mocny, tak kulturowo był osadzony element. Oczywiście to słowo pojednanie, które było użyte w tym przepisie, zakładało, że musi to być dobrowolne działanie. Takie, które jest niezwiązane z szantażem, nie jest związane z tym, że pokrzywdzonemu się grozi i jest to kontrolowane. Bo w sprawę był zaangażowany nie tylko prokurator, ale i sąd. Czyli kontrolowało się, czy to było, aby na pewno uczciwy układ. Instytucja była przez pewien okres czasu bardzo popularna. Na fali takiego powrotu do właśnie idei takiej trochę mistycznej sprawiedliwości, takiego populizmu, wyrzucono ją z kodeksu karnego, ale ona działa ciągle. Na zasadzie ustawy względniejszej, patrząc na to, jakie są tendencje w różnych krajach, pewnie nastąpi do niej jakiś taki czy inny powód. Jeszcze raz chciałbym Wam to uświadomić. Nawet osoby, które reprezentują takie bardzo retrybutywne, sprawiedliwościowe myślenie o prawie karnym, muszą zauważyć, że pewne działania sprawcy, dobrowolnie podejmowane, związane z zadośćuczynieniem, naprawieniem szkody, uzyskaniem przebaczenia, pojednania, w istocie realizują cel retrybutywny. Nie potrzeba nad nim więcej. Nawet komunikacyjną funkcję kary realizują. Bo się okazuje, że poprzez te swoje działania sprawca w istocie potwierdza fakt obowiązywania norm prawnych. On potwierdza, przyznaje jednak to, że te normy obowiązywały, że zrobił źle, uzyskuje pojednanie pokrzywdzonego, zgodę wspólnoty, no bo prokurator musiał sprawdzić ten cały kontrakt i w związku z tym może to doprowadzić do wykluczenia odpowiedzialności karnej. Relikty tego, znaczy relikty, no pierwociny może raczej, znajdziemy w kodeksie karnym, dlatego, bo te przepisy akurat was do części szczególnie nie obowiązują, ale pamiętajcie, że są też takie przepisy, których naprawienie szkody poczynie. No, zwłaszcza przy przestępstwach gospodarczych coś takiego jest. Naprawienie szkody po czynie likwiduje odpowiedzialność karną. Czyli także to nie jest kwestia czynnego żalu, tak jak przy usiłowaniu, tak, że ja odstępuję, zapobiegam skutkowi, ale popełniłem przestępstwo, tak? Jeżeli naprawię tą szkodę, przy niektórych przestępstwach gospodarczych powoduje to wyłączenie odpowiedzialności karnej. Można powiedzieć czemu? Bo istotniejsze dla nas jest ta cała kompensacja, niż ta cała zabawa w ten proces karny, tam symboliczne ukaranie sprawcy. Myślenie o pokrzywdzonym, o to, żeby on przede wszystkim był zaspokojony w swoich roszczeniach. To, proszę Państwa, ma jeszcze jeden wymiar, tutaj jakby
o tym będziemy mówić później szerzej, natomiast tutaj zaznaczcie sobie gwiazdkę, że to jest jedna z dyrektyw sądowego wymiaru kary również, nie ma o tych dyrektywach szerzej mówić, żeby obciążenia majątkowe nakładane na sprawcę przestępstwa w związku z karami nie wykluczyły możliwości realizacji roszczeń pokrzywdzonego. O co chodzi tutaj? To jest taka dyrektywa sądowego wymiaru kary, który też ma pokrzywdzonego zaspokoić, że ja mogę orzekać grzywnę wobec sprawcy. Jak orzeknę jeszcze przy okazji obowiązek naprawienia szkody, to muszę najpierw zbadać, czy przypadkiem zapłacenie tej grzywny nie spowoduje, że już żadnej kasy nie będzie i pokrzywdzony odejdzie w ogóle z gwizdkiem, tak? Nic nie dostanie z tego. I wówczas jedną z dyrektyw sądowego wymiaru kary, to nad czym sąd powinien się zastanowić, wymierzając karę, to najpierw zbadać, czy aby jest możliwe zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonego, jak za dużo tamtych publicznych kar majątkowych nie poorzeka. Tak? Wówczas muszę od tego odstąpić. Czyli innymi słowy, można tak pisać w uzasadnieniu wyroku. Skoro zasądziłem obowiązek naprawienia szkody, a sprawca nie jest osobą majątną, to nie powinno się grzywnę orzekać. Bo jak orzeknę grzywnę, nici zaspokojenia pokrzywdzonego. To jest jasne? Też pokrzywdzony jakby w tle tego wszystkiego występuje. Proszę Państwa, to by było o obowiązku naprawienia szkody. Króciutka przerwa, 5 minut.